Właśnie doszło do historycznej chwili. W naszym turnieju mamy 17 stycznia 2016, piąty dzień turnieju. Piotr poniósł właśnie pierwszą porażkę w lidze, ponieważ w Lidze Mistrzów już mu się zdarzyło, ale nie miała ona żadnego konkretnego znaczenia. Pierwsza porażka w lidze, aż 1-4 z Manchesterem United. Czy możesz nam wytłumaczyć, co się stało z twoim zespołem? Dlaczego tak dobrze naoliwiona maszynka nagle przestała działać? Czy przestała działać? Tego bym nie powiedział jeszcze. To jest specyfika meczów z United na początku rozgrywki. Naprawdę ciężko się przeciwstawić tej sile, jaką stanowią Mata i Di Maria w środku pola. I po ich rajdach właśnie często padały bramki w tym meczu. Podobnie też za wydokrycie przy stałych rajdach gry, gdzie Nainggolan zdobył bramkę z 20 metrów prawie strzałem głową. To jest coś kosmicznego naprawdę. Miejmy nadzieję, że to tylko jedna sama wpadka i że od kolejnego spotkania wrócą na właściwe tory moi piłkarze. Czyli zimny prysznic generalnie, myślisz, tak, że dobrze podziała? Tak, była strzałka, było rzucanie szafkami w szatni. Aha. Czyli myślisz, że wszystko wróci szybko do normy i na właściwe tory. Taką mam nadzieję. Dziękuję bardzo.